A teraz mamy dwie ważne części. Pierwsza z nich to jest wystąpienie, opowieść Patryka Moszki, trenera Sztamy oraz Macieja Barczaka, który już tutaj na scenie był. Chłopaki opowiedzą o tym, co się dzieje na salach warsztatowych, na warsztacie z chłopakami i na warsztacie antyprzemocowym z dorosłymi mężczyznami. Myślę, że to jest odpowiedź, czas na odpowiedzi często zadawane, na które nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby potem pogadać, jak tych trenerów nie ma pod ręką, więc ja się super cieszę. Zapraszam Was, 20 minut gadania, 10 minut oczywiście na pytania, także już w trakcie możecie sobie myśleć, co by tu jeszcze dopytać, co byście chciały, a nie było wcześniej okazji. Czas start. To my się tak podzieliliśmy naszą pracą, że Patryk będzie bardziej opowiadał o tym, co się działo z chłopakami, bo w ramach tego projektu pracowałeś bardziej z chłopakami. Ja prowadziłem warsztaty dla dorosłych mężczyzn. I ja bym zaczął od pytania ciebie, bo to jest dla mnie taka bardzo istotna część. Żebyś najpierw opowiedział może technicznie, z kim pracowałeś, czy jeśli masz taką wiedzę, to ile było tych grup, z którymi tobie się udało współpracować i jak to wyglądało od takiej strony technicznej. Dzień dobry wszystkim, cześć. Fajnie, że jest was tak dużo. Jeżeli chodzi o sam ten projekt, to ja pracowałem z trzema grupami i współprowadziłem warsztaty z Kamilem Błochem, który z innych obowiązków, także pracy w obszarze męskości, nie mógł dzisiaj tu z nami być, ale też był w tej grupie Bartek Rydzewski, który już był wymieniany dzisiaj wielokrotnie i siedzi tam w połowie sali. Ja byłem z badaczkami w trzech lokalizacjach. Nie będę mówił w jakich, no bo badania były zanonimizowane i w każdej z tych grup pracowaliśmy z kilkunastoma chłopakami właśnie w wieku 14-16 lat. Ale Sztama to nie tylko ten projekt, ja mam też doświadczenie pracy z różnymi innymi grupami i to były bardzo różnorodne grupy. To też nawiązując do pytania z poprzedniej części, to były i duże miasta, i małe miasteczka, ale też grupy z techników, z liceów, z szkół branżowych, ale też grupy chłopców, którzy znaleźli się w Polsce na skutek wojny ukraińsko-rosyjskiej, więc te grupy są bardzo, bardzo różnorodne. Ja od razu dopytam też w odniesieniu do pytania, które się pojawiło jeszcze przed przerwą. Czy za każdym razem, albo niemal za każdym razem były to grupy chętnych chłopców, czy osób, które zgłaszały się samodzielnie, czy na przykład wytypowane przez szkołę, albo skoro dziewczynki mają coś, to chłopcy, to będzie dla chłopców? Zdecydowanie częściej ta druga opcja. W warsztatach tych polsko-ukraińskich to były rekrutacje otwarte, no ale najczęściej to jednak decyzje podejmują rodzice. Chłopacy z różnych powodów sami na takie warsztaty się nie zapisują. To też jest związane na przykład z ich okresem buntu, że wszystko co robią dorośli może być mało atrakcyjne. Więc najczęściej to są grupy, które są jakby celowane, są wybrane spośród szkół. Szkoły dobierają bardzo różne klucze. Czasami dostajemy komunikat pod tytułem macie najgorszych chłopaków, musicie ich zmienić. Czasami jest komunikat pod tytułem wybraliśmy elitę. Ta informacja aż taka nie jest potrzebna, to znaczy my lubimy wiedzieć, do jakiej grupy chodzimy, ale kiedy słyszymy taką łatkę, to przede wszystkim sprawdzamy z chłopakami, jak im jest, kiedy ktoś mówi do nich, tu jest elita, co oni wtedy czują, czy czują faktycznie prestiż, czy czują bardziej presję. Różnie bywa, ale te grupy są tak różnorodne, że różne tutaj są tendencje. Powiem inaczej, że nawet jak chłopacy są zmuszani, albo po prostu nie mają innej opcji, bo jest projekt, bo ta klasa została wybrana do tego projektu, to zawsze na końcu wzmacniają, że tu byli. Często padają komunikaty pod tytułem myślałem, że będzie nudno, a było fajnie. Więc dla nas to jest zawsze bardzo budująca informacja i jak czasami robimy takie ankiety ewaluacyjne dla samych siebie albo dlatego, że grantobiorca ich wymaga, dawca, to jest tam pytanie, czy poleciłbyś warsztaty innym chłopakom, to 100% odpowiedzi to tak, poleciłbym, więc dla nas to jest bardzo ważna motywacja. To teraz mam już pytanie właściwie takie, bo to ja pytam tak z mojej własnej też ciekawości. Co dla ciebie z twojej perspektywy najważniejszego zadziewa się w trakcie tych dwóch dni warsztatów? Co jest istotne dla ciebie, ale też z twojej perspektywy, co dla chłopaków jest tam ważnego? To ja powiem co, jakby to wydaje mi się, że to się bardzo mocno łączy, to znaczy i dla mnie to jest ważne, ale w dużej mierze mówią o tym chłopacy, że dla nich to jest ważne. Myślę, że dlatego jest to ważne też dla mnie.
Mam też wrażenie, że mówię to bardzo często, kiedy z kimś rozmawiam o tym, dlaczego warto w ogóle robić tamę i co tam się dzieje. To dla mnie najważniejsze jest kilka rzeczy, ale pierwsza, o której powiem, to to, że chłopacy niesamowicie doceniają fakt, że pierwszy raz mają, bardzo często pierwszy raz, nawet w takich powiedzmy liberalnych szkołach, żeby się spotkać w swoim chłopackim gronie i żeby porozmawiać o rzeczach, które ich trapią, które ich frustrują, które ich radują i cieszą, bez oceny dorosłych. W sensie jesteśmy w takim systemie, w którym nieustannie jesteśmy oceniani i oceniane z różnych powodów, czy to w szkole, czy to w pracy zawodowej, czy w relacjach. A misją trenera sztamy, moją misją trenera jest to, żeby tam wejść bez oceny i bez tego etykietyzowania. I chłopaki, kiedy ich pytamy, co było dla nich ważne, co ze sobą zabierają po tych warsztatach, to właśnie ważne jest dla nich to, że ktoś ich potraktował serio. I dla mnie to jest takie bardzo demokratyczna refleksja. To znaczy, nieważne jaka to jest szkoła. Czy to jest szkoła, która jest właśnie w malutkiej gmince, czy to jest szkoła w dużym mieście wojewódzkim, czy to jest liceum, czy technikum. Tam są różne potrzeby i często o różnych rzeczach rozmawiamy, bo my mamy ramy sztamy i mamy też swoje ćwiczenia, które z nimi robimy, ale w dużej mierze podążamy za procesem grupowym, więc one tam są czasem różne potrzeby, też takie teoretyczne, ale jakby to, co jest zawsze najmocniej przez nich podbijane, to to, że byli potraktowani serio i często po raz pierwszy mogli na przykład usłyszeć od siebie wzajemnie, jakie mają poglądy, jakie mają refleksje na temat świata, bo w przestrzeni szkolnej nie ma na to czasu. A czy w tym procesie grupowym, o którym wspomniałeś, że podążacie za tym procesem grupowym, jest jakiś taki wspólny element, który powtarzał się z warsztatów na warsztaty, że gdzieś on z reguły trwał dłużej, że bardziej chłopców zatrzymywał albo że potrzebowali więcej czasu na refleksję? Czy to było różne zależnie od grupy? Różnie, ale często pojawia się ten temat, o którym Zofia i Katarzyna mówiły, że jest to temat tabu, czyli zdrowie psychiczne. Kiedy chłopacy zaczynają nam ufać i wiedzą, że to jest taka przestrzeń, żeby to poeksplorować, to trochę testujemy te zdrowie psychiczne, w sensie sprawdzamy, jak oni sobie radzą, ale też na przykład wrzucamy jakiś case study, które zastanawiamy się, jak jakiś mężczyzna, na przykład dorosły, mógłby wyjść w tej sytuacji, kiedy, nie wiem, pracuje na dwa etaty i nie ma z kim porozmawiać o emocjach, ja trochę upraszczam, ale to jest jakieś takie coś, co w ogóle w tym projekcie też było tak, że silnie wybrzmiało na warsztatach w ramach tego projektu, czyli ta rozmowa o emocjach, o ich potrzebie, o tym, jak sobie z nimi radzić i tak dalej, że to jakoś tak bardzo uspójnia chłopaków, ale też to oni w różny sposób to nazywają, różnym językiem, ale też to, o czym często mówią, to jest to, że często są nierówno traktowani przez nauczycieli, w sensie sam fakt bycia chłopakiem powoduje, że oni na swoim ciele mają łatkę, więc jak coś w szkole jest nie tak albo w klasie, no to albo jeden pojedynczy chłopak, który ma tę łatkę, albo grupa chłopaków, zawsze jest tym kozłem ofiarnym. I chłopacy często po raz pierwszy mają taką możliwość, żeby powiedzieć, że mnie to wkurza. Albo nie chcę tak. I na przykład oni solidarnie między sobą stoją i mówią faktycznie na tego, powiedzmy, Krzysia, myślmy, że to jest Krzysiu, nauczyciele się uwzięli, nawet do tego stopnia, że jak on idzie powiedzieć, że nie wiem, jakaś koleżanka coś mu zrobiła albo innych kolega, to mu nie wierzą, no bo przecież to zawsze robi Krzysiu. Więc to jest pierwszy moment, w którym oni mówią, nazywają to sobie głośno i mówią to grupie, ale też jest pierwszy moment, w którym ktoś dorosły ich wysłucha i da tą przestrzeń, żeby mogli się tym podzielić. Bo to, że doświadczają też dyskryminacji czy przemocy, jakichś przemocowych zachowań od swoich koleżanek, no to już trochę też w poprzedniej części chyba mówiła Kasia, mówiąc o tym, że chłopacy dzielą się historiami, gdzie dziewczyny na przykład wyciągnęły to, że kiedyś się im zwierzył i tak dalej. Więc jakieś takie dwie spójności widzę. Mi się otwiera bardzo dużo wątków. Też wiem, że mamy niedużo czasu, ale koniecznie chciałbym się podzielić jedną anegdotką, bo ona jest z zeszłego tygodnia po prostu. Jak wspominałam, mam dwóch synów. Jeden uczy się w szkole średniej, w pierwszej klasie liceum. Drugi uczy się w piątej klasie szkoły podstawowej. I miałem zebranie online'owe w klasie tego starszego i dostaliśmy tradycyjną informację zwrotną od nauczycielki, to znaczy tradycyjną, jest w pierwszej klasie, ale taką, z którą nie spotykałem się po raz pierwszy. Dziewczynki grzeczne, dobre, współpracują, żadnych problemów. Natomiast chłopcy, to prosimy tutaj rodziców obecnych chłopców, żebyście porozmawiali ze swoimi synami, bo oni sprawiają problemy, rozmawiają, jest z nim kłopot. I dosłownie dwa dni później na Librusie dostałem informację od wychowawczyni mojego młodszego syna z piątej klasy, że w związku z zachowaniem chłopców
całej grupy jakby chłopców na lekcjach została im zaproponowana dodatkowa praca, muszą napisać o swoim spotkaniu z Ernestem Nemeczkiem, chłopców w Placu Broni, jakby wyglądało takie spotkanie z Ernestem Nemeczkiem. Pani podkreśliła, że nie wszyscy chłopcy sprawiali problemy, ale ci, którzy nie sprawiali, też byli cisi i jakby nie współpracowali jakoś super specjalnie. Więc dostałem w ciągu jednego tygodnia dostałem dwie takie informacje o grupach właściwie moich synów i sobie ponownie myślałem o tym, co im to robi jako grupie, w której przychodzą do szkoły, w której jest takie nastawienie, że to chłopcy są tymi, którzy sprawiają problemy. 10 minut, my mamy tu klepsydrę. Przyszedł trener na rozmowy i wziął klepsydrę, więc kontrolujemy sobie. Ale chłopacy nam też o tym mówią. W sensie czasem wprost nazywają sytuację, że tego i tego dnia to się wydarzyło, czasami mniej wprost. Ale dla mnie jest też jakieś takie przejście, myślę, fajne, że my też często pytamy chłopaków, czy oni mają jakichś dorosłych, którym mogą zaufać w tej szkole. I nie pytamy o to, czy jak ta pani, czy pan ma na imię, ale o to, czy w ogóle są takie osoby. I to też jest bardzo różnorodnie. Są szkoły, gdzie jest definitywnie nie mamy takiej osoby. Czasami się zdarza, że taka osoba była, ale już nie pracuje, co też jest ciekawe do refleksji, dlaczego już nie pracuje, skoro była taka super. A trzeci wątek to są pojedyncze osoby, ale chłopacy też często wymieniają to, co jakieś takie sytuacje, które ich gdzieś spotkały w życiu, edukacji. I często mówią o tym, że nauczyciele czy nauczycielki przekraczają granice i teraz się zamienimy i ja zadam pytanie, jeśli mogę. No bo pracowałeś w tym projekcie z edukatorami, czyli to jest trochę o tym, o czym mówią chłopcy, że często nauczycielom i nauczycielkom brakuje takiej wiedzy czy umiejętności, kompetencji, jak się pracuje z mężczyznami? Nim odpowiem, to chcę jeszcze powiedzieć o... Dwie refleksje mi się pojawiły o tym, jak powiedziałeś, że raport Munki, który już tutaj był wspominany i raport tutaj z badania, który mamy prezentowany, on bardzo dużo mówi o tym, jak dużym obciążeniem dla chłopaków jest szkoła. Że jest im po prostu ciężko, że to była największa część jakby takich trudności, których oni doświadczali, jak sobie robią retrospekcję, że w szkole było dużo trudności. Jednocześnie to, co było dla mnie bardzo uderzające w tym raporcie, że oni nie ufają pedagogom czy psychologom szkolnym na tyle, żeby się móc do nich zwracać, czy żeby móc do nich przychodzić. I współpracując z rynkiem edukacyjnym, ja sobie też trochę myślę o tym, jak wygląda praca pedagoga czy psychologa szkolnego. Raz, że często nie ma w ogóle nikogo na etacie psychologa szkolnego, a dwa, że pedagog szkolny jest osobą, która jest do załatwiania wszystkich rzeczy, czyli doradztwa zawodowego i pedagogiki i tego wszystkiego, więc on po prostu zwyczajnie nie ma czasu. Więc to może być jedna część tego medalu, ale druga jest taka, że chłopcy rzeczywiście raczej nie pójdą do tej osoby. I to, co w ogóle było dla mnie też odkrywcze i wspaniałe w tym raporcie, to rola właśnie znaczącej, ważnej, dobrej osoby. I o tyle, ile pamiętam, tam na pierwszym miejscu, co też było dla mnie osobiście istotne, jest tato, potem był chyba dziadek, są też inni znaczący dorośli, ale są też osoby ze szkoły. Jeżeli mają dobry wpływ, to ma znaczenie dla chłopaków i taką wybijającą się postacią był nauczyciel WF-u, z tego co pamiętam, że jeżeli to jest dobra osoba, to jest taka, do której oni się chętnie zwrócą. A jak mi się pracowało z edukatorami, jak się pracuje z edukatorami? To trochę jest tak, że ja prowadziłem, i chcę wspomnieć tutaj jeszcze jedną osobę, chcę wspomnieć osobę Martyny Markiewicz, z którą prowadziłem warsztaty dla mężczyzn. Ja pracowałem na przełomie marca i kwietnia w tym projekcie z dwiema grupami mężczyzn. Każda z nich liczyła około 10 do 12 edukatorów czy osób pracujących w obszarze edukacji. I to trochę w opozycji do tego, co ty powiedziałeś, to były osoby, które same się zgłosiły na te warsztaty. Też zauważyłem trochę taki rys wspólny. Kilka razy pojawiła się taka informacja, że przysłała mnie moja partnerka albo moja bliska kobieta, powiedziała mi w ogóle, że są takie warsztaty, więc zdecydowałem się wziąć w nich udział. Ale myślę, że to trochę zmienia dynamikę pracy grupy. Że jeżeli przychodzą osoby chętne, to mogą przychodzić osoby, które mówią, że trochę im brakuje, czy mają jakieś deficyty, ale przychodzą osoby, które są zainteresowane i mają już dużo wiedzy w tym obszarze i chcą wzmocnić jakoś swoje kompetencje. Więc ja trochę miałem takie poczucie z jednej strony wspaniałej, dobrej pracy, która się wydarzała, to były dwudniowe warsztaty, a z drugiej strony takie, że ja też dużo czerpałem, bo tam było dużo wiedzy z grupy, która się po prostu nią dzieliła.
Dzięki. Tak, ja jakoś tak, ja wiem, że nie mieliśmy o tym, ale jakoś tak od razu mi uciekły moje refleksje do szkoły trenerów Sztama. Tak akurat spojrzałem w lewo do moich kolegów trenerów, gdzie też to było niesamowite doświadczenie, żeby spotkać 16 mężczyzn z bardzo różnym... No jakby łączyło nas przede wszystkim to, że jesteśmy mężczyznami, zgłosiliśmy się do szkoły trenerów, ale każdy z nas miał inne doświadczenia i to też było często bardzo trudne, żeby je ze sobą spotkać i zderzyć jakoś i tak też dużo od siebie brałem, bo myślę, że w ogóle na warsztatach, nie tylko z dorosłymi, ale też z nastolatkami, to jest też wzajemne, w sensie to nie jest tak, że my tu przychodzimy i tylko będziemy wam objaśniać świat, tylko że my też się sami uczymy, ale też a propos tego objaśniania świata, to w ogóle warsztaty tak nie wyglądają. Ja się też często spotykam z tym, że chłopacy mają jakąś taką rezerwę na początku, co jest no, zrozumiałe. Przychodzi dwóch kolesi z zewnątrz i przychodzą na warsztaty antyprzemocowe. My też nie wiemy, co nauczyciele i nauczycielki mówią. Czasem nic nie mówią, tylko mówią, że jutro przychodzicie na 9 i nie macie pierwszego i fizyki. I nic więcej chłopacy nie wiedzą. Czasami trochę wiedzą, ale mają taką obawę, że tutaj mają jakieś takie skojarzenia, jak na przykład czasami policja przychodzi do szkoły i mówi o tym, że narkotyki są złe i nie można ich brać. I trochę mają wrażenie, że to będzie to samo tylko przez 2 dni, więc w sumie fajnie, że przepadają lekcje, ale że generalnie nuda. A my nie przychodzimy tam po to, żeby ich oceniać, czy żeby im mówić, że od dzisiaj nie możecie się bić, albo coś takiego, tylko bardziej dajemy im głos, też nakierowujemy czasami dyskusje w jakieś obszary, które są im nieznane tak, żeby je nazywać. One są znane, bo dotyczą ich życia, ale brakuje im języka czasami, bo mają też świetną intuicję, o czym też przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że oni często wiedzą, czym jest jakby... Czują, że coś nie gra, ale nie potrafią to nazwać. Jak pytamy, też uproszczę, czym jest przemoc, to rzadko kiedy potrafią z definicji coś, tylko mówią, no jest psychiczna i fizyczna i kropka. Ja mam w ogóle takie poczucie, że tak społecznie też trochę, znowu uogólniam, rozumiemy, że przemoc, że ona jest, ale jakieś takie mikroprzemocowe zachowania, bo to, że sami w ogóle często jesteśmy sprawcami, sprawczyniami, to jest też trudne, żeby to sobie uświadomić i żeby to jeszcze jakoś tak pogłębić. Więc warsztaty, które robimy dla chłopaków, to jest przestrzeń do tego, żeby się temu przyjrzeć, ale nie przychodzimy tam z kawałkiem pod tytułem chłopacy są źli, będziemy was zmieniać, tylko hej, chcemy usłyszeć, co was trapi, co jest dla was trudne. Tak, ja jakoś wzmacniam ten głos o tym, że nie, że tak. Że wiemy, 4 minuty. Że tak, że wychodzimy z takiej pozycji, nie, że tak, jesteśmy tu dla was i że to tak chcemy, żeby było lepiej, a nie, że coś jest z wami nie tak. Że to jest bardzo istotne. Mam też taką refleksję, że jeszcze słowo o tych warsztatach dla dorosłych mężczyzn, że to jest jedna w ogóle z odkrywczych dla mnie rekomendacji z raportu. Odkrywczych, nieodkrywczych. My projektując Sztamy uznaliśmy, że to będą warsztaty prowadzone przez dwóch mężczyzn. Że to będzie grupa chłopców, która będzie się spotykała z dwoma mężczyznami. I mieliśmy taki pomysł na to, że, no, że oni sami będą modelować czy wzmacniać to, co byśmy chcieli, żeby było wzmacniane. A te warsztaty dla dorosłych mężczyzn prowadziłem z Martyną i z raportu też wynika, że dla chłopaków to jest jedna z rekomendacji, że to będzie okej, że w parze prowadzącej będzie mężczyzna, że będzie też kobieta. I miałem takie poczucie, że to, że byliśmy w parze mieszanej z Martyną, było bardzo też otwierające i otwierające pole na nowe refleksje, które nie pojawiłyby się, gdyby ta para była czy składała się wyłącznie z mężczyzn. I jeszcze jedno słowo, bo tego nie powiedziałem. Ten program dla mężczyzn, on bazował trochę na Sztamie, natomiast nie był stricte realizacją scenariusza Sztamy, bo on był przewidziany dla chłopców. To, co wzięliśmy z Martyną, to w pierwszym dniu nazwaliśmy go nawet tak roboczo męskość indywidualna refleksja i bardziej przyglądaliśmy się temu, jak mi jest z moją męskością, jak wyglądała moja droga do bycia mężczyzny, jak ja to sobie definiuję, jak widzę punkty krytyczne na moim dochodzeniu do mojej własnej definicji mężczyzny. A w drugi dzień to był taki wątek związany bardziej z przemocą i antydyskryminacją, on był trochę bardziej wiedzowy, czyli próbowaliśmy łączyć to, co łączymy w Sztamie, czy robimy w Sztamie, czyli bazując na własnym doświadczeniu odnosić się trochę do takich kawałków wiedzowych. Jak znowu sięgnę trochę tak na szybko wspomnieniami do szkoły trenerskiej, to też było mega wzmacniające, że mieliśmy pary trenerskie, które były różnopłciowe, bo ten wątek w edukacji, ale wydaje mi się, że mężczyzn przede wszystkim, ten wątek kobiety w tym zestawieniu antydyskryminacyjnym czy antyprzemocowym był niesamowicie ważny, bo my byśmy tak sobie mogli rozmawiać, że statystyki są takie okrutne i tak dalej, ale kiedy na sali była kobieta, która mówi, tak, ja tego doświadczam jako kobieta, to na pewno było coś, co mogło kogoś uderzyć w jakiś sposób.
chociaż może nieodpowiednie słowo akurat, ale też tak sobie myślę o rekomendacjach, będziemy jeszcze rozmawiać później, ale chłopaki też często podkreślają i jakby dla mnie też jest ważne to, że my jesteśmy w tej parze trenerskiej, że przychodzi dwóch mężczyzn, dlatego żeby pokazać, że ta męskość może być różnorodna, to znaczy bardzo w systemie edukacji przeważają kobiety, w sensie mamy głównie nauczycielki, mamy pielęgniarki szkolne, higienistki, mamy psycholożki, oczywiście tam też są mężczyźni, ale jest ich zdecydowanie mniej. I te takie rzeczy, o których my rozmawiamy, to się też bardzo często chłopakom kojarzą stereotypowo z kobietami, że to z kobietami ewentualnie o emocjach, że to trenerki raczej jak już to przychodzą. Dlatego my jak wchodzimy jako mężczyźni, no to wchodzimy z tym, żeby pokazać, że mężczyzna też może powiedzieć o emocjach. Oni też nas testują, nie? W sensie to jest tak normalne w procesie grupowym, ale ta pierwsza część warsztatów nas testuje. I to jest też taka moja refleksja, że te warsztaty, które były w ramach tego projektu, one były ciut inne, dlatego że to testowanie działo się już na warsztatach z badaczkami. Jak my przychodziliśmy tam z Kamilem, a potem był inny zestaw, na drugi dzień, który normalnie jest pierwszym, no to on już był drugim dniem. Oni już z czymś byli. Więc tam też się można było od razu głębiej wejść. Ty już nam nie pokazuje, że nam został czas. Bo ja już tak jakby przy was trochę czuwam i chciałam powiedzieć, że to jest ten moment na pytania. Więc to, co się nie pojawiło według was jakoś w narracji Patryka i Macieja, to jest moment na to, żeby zadać pytanie. Jest tutaj Anna Maria z mikrofonem gdzieś. Jest też pierwsze pytanie. Tak, już. Ja jest już pytanie. Jestem za. Super. Chciałam zadać pytanie jako nauczycielka. Ja pracuję akurat w szkole podstawowej. I bardzo mnie ten temat porusza i bardzo jest dla mnie ważne, szczególnie to, co powiedzieliście na temat wiedzy o przemocy. Czym jest przemoc? Bo my też tak dzieciom powtarzamy, że jest psychiczna i fizyczna. I potem, kiedy dochodzi do sytuacji przemocowych w grupach takich wczesnopodstawówkowych, to oni często nie zdają sobie sprawy z tego, że to było przekroczenie. Mało tego, nie zdają sobie sprawy też z tego ich rodzice, bo ja pracuję w szkole publicznej i mamy taką umowę, którą podpisujemy z rodzicami, że jeżeli dziecko zachowuje się przemocowo, nie reaguje na nasze prośby, żeby przestało, tak by rodzic automatycznie jest informowany o tym i ma przyjechać do szkoły po dziecko. No i niejednokrotnie zdarza się tak, że rodzic przez telefon mówi, że on uważa, że to wcale nie jest zachowanie przemocowe. Że dlaczego on ma z pracy się zwalniać i przyjeżdżać. Więc myślę sobie, takie mam pytanie, czy tego rodzaju metody są też kierowane, możliwe po zmianie właśnie z dziećmi takimi w wieku właśnie pierwsza, druga, trzecia klasa. Żeby już jakby, bo rozumiem, że to wszystko tak, jak się nie załatwi tych wszystkich spraw, bo jeżeli oni z domu tego nie wyniosą, czym jest przemoc, my im w szkole też jakoś nieumiejętnie pokażemy albo mniej albo bardziej umiejętnie, to jakby oni potem idą do tych wyższych szczeble edukacji i czy ewentualnie taki warsztat mógłby się odbyć w takich klasach 1-3. Ostatnio prowadziłem taką skróconą wersję warsztatów dla chłopców 6-9 lat, więc myślę, że nie w takim wymiarze dwa razy po 8 godzin, ale też dwudniowe, krótsze jak najbardziej. W sensie, bo myślę tutaj o uważności po prostu, że pewnie byłoby ciężko na cały dzień uważności, ale jak najbardziej. W sensie dla mnie sztama jest dla chłopców w wieku szkolnym. Wiadomo, że z chłopcami w wieku 11+, czy nie wiem, już 18-latkami rozmawia się o trochę innych rzeczach i trochę innymi narzędziami, ale uważam, że już od najmłodszych lat jak najbardziej możemy edukować w tym obszarze i z tą metodą. Ja się jeszcze odniosę do tego, bo mi się też dużo rzeczy potwierało w tym pytaniu. Jedna to jest taka, na ile nauczyciel może brać odpowiedzialność. Druga to jest taka, no, że to ta historia, którą usłyszałem, to jest trochę historia o rodzicach, a mniej o dzieciach. Trzecia to jest taka, że sztama nawet w tym maksymalnym wymiarze to jest 16 godzin, po którym chłopiec czy dziewczynka wraca do, w wypadku sztamy chłopiec, wraca do swojego rodzinnego środowiska, więc to jest trochę pytanie o to, jak pracować z rodzicami, czy można coś robić pracując z rodzicami. A trzecia jeszcze, czy kolejna rzecz, która mi się urodziła, jest związana z profilaktyką, czyli z takim dbaniem po prostu o zdrowe relacje w grupie rówieśniczej, bo to trochę, co usłyszałem, to trochę jest jakby interwencyjne, że wydarza się coś, mamy kontrakt, no to działamy zgodnie z kontraktem, ale żeby na bieżąco rozmawiać i takie programy profilaktyczne do obu, właściwie do całości społeczności szkolnej, już od najmłodszych lat one są i one działają i warto je, jeżeli jest taka możliwość czy przestrzeń w szkole, czy jest na to zgoda, żeby je realizować.
bo ja też tak mi się urodziło teraz, bardzo szybko się postaram, to, że my społecznie nie rozumiemy często przemocy. W sensie nawet na poziomie reagowania czy kampanii społecznych to jest najczęściej kwestia bicia, klapsa i tak dalej, że jakby tutaj to jest niepodważalne, że to jest przemoc, a jak się wkracza w inny obszar przemocy, bo się ją bardziej niuansuje, to nagle trochę umywamy ręce. Nie wiem, na przykład na poziomie ustawodawstwa niedawno się zmieniła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na przemoc domową. Ona tam traktuje o wielu ważnych rzeczach, to jest ważna zmiana, ale to jest konsekwencja śmierci Kamilka z Częstochowy, więc jakby musiało umrzeć dziecko, żeby system prawa, ja trochę uogólniam w taki brutalny sposób, ale ta zmiana musi się wydarzyć na kilku poziomach, w sensie dzieje się już na poziomie prawa, ale potrzebujemy też po prostu kampanii społecznych, które czasami są nudne, ale trzeba nieustannie mówić o tym, czym jest przemoc po prostu. Dzięki bardzo. Zapraszam Natalia i pamiętam o osobie z tyłu. Tu się jakiś przechwyt nastąpił jakiś przechwyt, więc zapraszam ciebie. Tak, to ja występuję tutaj dzisiaj w wielu rolach, ale pracuję też jako edukatorka, między innymi praw dziecka i jeżdżę po dolnośląskich szkołach i właściwie nie chciałam zadać pytania, ale wzmocnić bardzo ten wasz głos o tym, że właśnie dzieciaki i chłopcy i dziewczyny potrzebują bardzo, bardzo takiej przestrzeni nieoceniania. To jest, chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało i też, żeby wybrzmiało, że my też ze swoimi warsztatami, no tutaj akurat Isztamą i Wendo, trafiamy też do publicznych szkół i to się dzieje jeszcze przed przejęciem władzy, w sensie przed zmianą władzy, więc to jest też trochę takie świadectwo, że rzeczy, które wydawałoby się niemożliwe, są możliwe i że czasami naprawdę danie przestrzeni, stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni stanie się, ja to nazywam, stanie się bezpiecznym dorosłym, bezpieczną osobą dorosłą, robi niesamowite rzeczy, otwiera dzieciaki na to, żeby właśnie weszły w dyskusję i nie żeby im powiedzieć, co mają robić albo co mają czuć, tylko żeby spytać się właśnie, jak, co myślą, czym jest przemoc, co by chcieli, jak chcieliby, żeby ułożyć kontrakt na te zajęcia, a nie żeby przyjść do nich po prostu z gotowym i wypisać. Tak robimy, w sensie my oddajemy możliwie jak najbardziej tą przestrzeń warsztatową chłopakom, w sensie z nimi współtworzymy i nawet mówimy o tym, że to jest współodpowiedzialność za proces, to, że tutaj wszyscy jesteśmy, ale ja też podbiję to, co ty podbiłaś, czyli tą otwartość, że chłopacy, oni nawet często w rundce na koniec to mówią, że super było to, że mogliśmy to powiedzieć, że tak wy czy panowie to tak bez oceny i w ogóle, że fajnie, nie? I dla nas to jest zawsze takie najbardziej wartościowe, że to, z czym my przyszliśmy, to faktycznie zadziałało. W sensie, że ten feedback jest taki budujący, że daje poczucie sensu. Też dziękuję za ten głos. Dzięki bardzo, Natalia. I zapraszam. Jeszcze jedno pytanie. Myślę, że spokojnie. Tak. Ja chciałam zapytać, ponieważ bardzo często właśnie w kwestii zmiany czy naprawiania jakichś problemów społecznych mówi się właśnie o tych brakach, o jakichś problemach wymagających rozwiązania, a ja chciałam zapytać bardziej tak w kierunku pozytywnym, w pracy z chłopakami czy też z dorosłymi mężczyznami, jakie widzicie takie dobre obszary, gdzie oni dobrze sobie radzą, które mogą być wzmacniane i w których ta współpraca jakoś z nimi w grupie idzie fajnie i w dobrym kierunku i też może być do tego wykorzystana? Chłopacy są nieźli w solidaryzowaniu się w sytuacjach, które tego wymagają i jakoś od razu mi się to pojawiło, że oni faktycznie, kiedy coś się dzieje, oni potrafią stanąć murem za sobą, ale też mają fajne i kreatywne pomysły. W sensie jakoś tak mam też jedno wspomnienie z takiej mniejszej szkoły, znaczy szkoły większej, ale w mniejszym mieście, gdzie chłopacy dzielili się tym, że mają jakieś na przykład super pomysły na to, żeby przerwa, żeby prezenty na święta, które sobie się w szkole daje, wiecie, jakieś tam losuje się, komu się kupuje prezent, no to oni mówią, że, bo odpowiem na to pytanie anegdotą, bo tak mi jest najłatwiej po prostu, że dostaje się i oni najczęściej dostają skarpetki, które będą mogli nosić za 5 lat, bo jest rozmiar 44, oni mają jeszcze 36, albo dezodorant, który bardziej śmierdzi niż pachnie, jak sami mówią po prostu na tych warsztatach i wpadli na pomysł tego, żeby po prostu kupować sobie gdzieś bony. No ale pomysł został przyblokowany, no bo dziewczynki chciały inaczej, więc ja odpowiadam w ten sposób, że chłopacy są świetnie kreatywni na przykład, ale trzeba dać im przestrzeń na to, żeby oni mogli, a nie zakładać, że jak to jest pomysł chłopaków, to jest zły pomysł. Więc z tych pozytywnych rzeczy to, że jak im się da to sprawstwo, to oni będą to robić i będą w tym się wspierać wzajemnie.
Ja sobie tak myślę, dziękuję w ogóle za to pytanie, bo ono takie zmieniające optykę trochę. Ja mam takie, no, że to jest, ono jest trochę uogólniające siłą rzeczy, więc tak uogólniająco odpowiem, ale myślę sobie właśnie o chłopakach tak w ogóle, o swoim dorastaniu, o chłopakach, z którymi pracuję, o swoich synach, też o tym, co wynika z tego raportu, że w chłopakach jest wspaniała, dobra energia i że po prostu dobrze jest tą dobrą energią pracować. Jest w nich poczucie humoru, jest w nich dużo dystansu, jest w nich bardzo dużo radości, która no, z racji trochę tego okresu dorastania i trudności, których doświadczają, czasem jest mniej widoczna, ale że to jest coś, na czym się wspaniale buduje i to, co było też pokazane chwilę wcześniej, przed przerwą na slajdach, o takiej chętnym braniu odpowiedzialności, o takim potrzebie działania, że to są wszystko wspaniałe rzeczy, na których warto budować i które, to jest też w rekomendacjach, ja żałuję, że ta część była przed przerwą tak krótka, jak można pracować z chłopakami, co mówić im, co nie mówić, żeby z nich te dobre rzeczy wydobywać, że i są wspaniałe dla mnie praktyczne rzeczy, takie, że mówienie na przykład, że to jest dobrze być słabym albo dobrze jest być płakać, tak, ja wiem, że to jest okej. Okay. Ale że chłopcy w swoim okresie, że oni nie będą tym zachwyceni, jak że usłyszenie czegoś takiego od kogoś dorosłego, więc jak to robić? Bo chłopacy czują, kiedy jest ściema, w sensie jak ja powiem, możesz płakać, ale tak naprawdę nie stwarzam tej przestrzeni, to jakby no sorry, oni wiedzą, że to jest po prostu frazes, który jest teraz modny, nie? Bo my trochę jest tak, że jakby społecznie, to będzie uogólnienie znowu, społecznie wychwyciliśmy, że nie gra jakiś stereotyp, więc my teraz będziemy mówić, on jest zły, ale to nadal będzie po prostu kolejny wytrych, nie? Będziemy powtarzać, chłopcy mogą płakać, no ale co z tego, że oni mogą płakać, jak i tak nadal to jest komentowane, nie? Więc ja po prostu uważam, że jak on im się da przestrzeń do bycia sobą, to będą sobą i to wcale nie znaczy, że będą po prostu przemocowymi gośćmi w przyszłości. Ja wiem, że powinnam już kończyć, ale ja nie mogę wytrzymać, muszę zadać pytanie. Teraz mi się pojawiło. Ono mi się, nie, że teraz w ogóle wymyśliłam, ja jest ze mną od dawna, a propos tego motywu dyscyplinowania się wzajemnego pomiędzy chłopakami i mężczyznami moim zdaniem, a propos tego, jaki mam być, jaki jestem, jaki będę akceptowalny, co jest na przykład pożądanym zachowaniem, czy wy jakoś to wnosicie też na warsztatach? Ja mam taką obserwację, że i to było dla mnie zaskakujące, zarówno przy pierwszych warsztatach z chłopakami, jak i z dorosłymi mężczyznami, że ten model się luzuje. Co mogę, co nie mogę jako mężczyzna, że to się poszerza. Super. Że mężczyźni mogą już więcej rzeczy, wciąż pozostając w obrazie mężczyzny, niż mogli jeszcze jakiś czas temu. I mam też takie poczucie, że u chłopaków też to się zadziewa. Nie wiem, czy się Patryk ze mną zgodzisz, czy nie, ale że mogę te granice, że one się poszerzają. I to była dla mnie wspaniała i dobra obserwacja, bo wyszedłem trochę, raz, że do pierwszych warsztatów trochę z obawą, jak to będzie, a dwa, że z jakimś własnym gotowym zestawem założeń, który w tym akurat wypadku się nie sprawdzał. Ja myślę, że może na początku się to wydarza na tym poziomie testowania, gdzie są granice, jak trenerzy reagują, ale potem już to idzie po prostu, już tego nie ma, jest, albo jest mniej. To trochę nawiązuje do tego, co powiedziałeś w tej przestrzeni, nie, że jakby ja bym to trochę wzięła ze sali warsztatowej w ogóle na kontekst przestrzeni publicznej, jak się ją jakoś uplastycznia, uelastycznia i rzeczywiście jakimś swoim przykładem, czy w ogóle dynamiką grupową rozluźnia, to się szerzej zmienia wtedy.